Witam Państwa serdecznie na kaszubskim gotowaniu, a dzisiaj dla Państwa przygotujemy ogórki kiszone, małosolne w wekach. Kochani, jesteśmy dzisiaj w przytarni przed wieżą widokową, która rozprzestrzenia się za naszymi plecami, ale również ze mną dzisiaj będzie przygotowywać potrawę pani Gabriela Sumionka, członek kościerskiej chaty. Gabrysiu, ty często na pewno kisisz ogórki. No, staram się. Staram się robić to co roku. A ogórki, nie zawsze wychodzi. Ogórki skąd bierzesz? Ogórki staram się też mieć swoje. Czyli w ogrodzie. Tak. I właśnie to jest to, że jeśli mamy swoje, to wiemy, co jemy. Dzisiaj może tak przedstawię. Tu są ogórki, które są robione wcześniej niż rok. To są ogórki, które przygotowałam wczoraj. A dzisiaj będziemy przygotowywać i pokazać, co zrobić, aby właśnie przetrwały ogórki, tak jak tutaj w tym słoiku. I do tego jest potrzebny przede wszystkim słoik, to niekoniecznie musi być taki, ale może być na nakrętkę, może być również rodzaj weka. Tutaj mamy wek, który najstarszym praktycznie słoikiem jest, który były przechowywane nasze przetwory, mięsa różnego rodzaju, było to z klamerką i kiedy klamerkę zdejmiemy, a gumka nam popuści, jest to wtedy słoik nie trzymie. Zakrętki te też musimy patrzeć i jeśli wylejemy w ten sposób, to nam woda wycieka. A tutaj jak wiadomo, czyli zrobiłam wczoraj dobrze. Tak, jest szczelny. Jest szczelny. Ten słoik obecnie nie ma gumki. Ja również nakładam gumeczkę. I do kiszenia ogórków nie potrzeba dużo, ani zbytnio dużo czasu, tylko odpowiednio przygotować. Tu mam ogórki już umyte. Potrzebny jest chrzan, listki wiśni, listki porzeczki, ale również dzisiaj będziemy wkładać liście dębu, czosnek, sól, może być listek laurowy, a nie musi, no i ziele angielskie. Ale przede wszystkim sól niejodowana. I tak oto, Gabrysiu, może ty wsyp jedną łyżkę. Tutaj mam przygotowane 1 litr wody. I musimy czubatą. Tak. Rozmieszamy. A ja już na sam spód wkładam chrzan. Włożę 1 listek dębu, porzeczki i 1 listek wiśni. Wkładam ząbek czosnku, bo też czosnek jest potrzebny. Włożę tutaj listeczki i 2 ziarenka ziela angielskiego. I teraz zauważyłam, że niektórzy obcinają sobie piętki. Ja nie. Ja wkładam w całości i układam sobie to wzdłuż, czyli tą. Ogórek ma dwie części jakby. Ta część tutaj, gdzie jest zielona, ona jest do łodyżki. I tutaj jest taka część bardziej goryczkowata. Kiedy skrobiemy ogórka, to zawsze od tej części, gdzie ogórek wyciąga się, jest taki dłuższy. I ładnie sobie obieramy. A tą goryczkę mamy zawsze na dole. I sobie wkładam tą dolną częścią, gdzie od łodyżki, w dół i układam w słoiczku. Te ogórki to nie są z naszego ogrodu. Ale one muszą też ściśle przylegać, tak, prawda? Tak, jeden koło drugiego. Tak, żeby nie miały swobody poruszania się. Ja zawsze sobie w ten sposób, że
ogórki różnej wielkości. A tutaj akurat są te same. Wtedy łatwiej dobrać szczeliny. Tak, szczeliny. Mhm. Tak, albo mniejsze. Tutaj nie tak trudniej jest. To jest niezła układanka. Tak, nie, żebyś wiedziała, że musimy tu układać. Tak. Ale no mamy troszkę duże te ogóreczki. Mhm. Ale jakoś potrafię, może wcisnę. I by się przydał jakiś jeszcze mniejszy ogórek. Mhm. No ale może się uda. Troszkę tu nam wystaje ten jeden. No ale który większy, który mniejszy? No ten jest mniejszy. Mniejszy? Tak. Może się uda. Też musimy uważać, żeby nie uszkodzić. No właśnie, bo jak pęknie, to już. Tak, to wtedy musimy go wyjąć. I teraz nie mamy tutaj kopru, a też bardzo dużą ilość kopru dodaję, ale wkładam listek dębu, jeszcze ładnie wszystko przykrywam. Tak, żeby były ogóreczki przykryte. A ile wkładamy liści dębu? Na przykład na taki słoik? Na taki słoik dwa listki wystarczą. Mhm. A co powodują liście dębu? Twardość ogórka. Aha, tak? Tak. Bo ja też dokładam, ale tak nie zawsze ta a moja wiedza... Kiedy mówimy w gospodarstwie, tak? Chłop jak dąb. Aha. Czyli silny, zdrowy. To tak, już teraz wiem i tak samo, jest, okay. Jest z ogórkiem, tak? Mhm. Ale też swój smaczek daje. Mhm. Ja jeszcze sobie tak fajnie przekroję. Mhm. Tak, to... Łatwiej wyjdzie. Wydobyć ten smak, tak. 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 Mhm. Czosnku. Robię podobnie. Ale nie zawsze wiem po co. I teraz. No teraz już wiem. Mamy tutaj wodę. Zamieszać. Tak. Woda jest źródlana, jest ze studni. I łyżka czubata soli niejodowanej. I to zalewamy. Tak. Proszę. No proszę, to się nazywa sprawne oko. Prawie, prawie. Gospodyni. Tu... Prawie, tak uzupełnię. Proszę bardzo. Tak jeszcze wcisnę, żeby nie było. I teraz ja zawsze jeszcze biorę, jak jest troszeczkę, może łyżką troszkę odebierz. Proszę bardzo. Jak jest trochę za dużo. Tak. Aha. To troszeczkę oddaję. Tak, bo to tak się nie zawsze układa. Jeszcze spróbuję listek dębu, bo tutaj jeszcze powinien być koper. Ale Gabrysiu... O tej porze roku trudno o koper. Trudno jest o koper, ale... Mhm. Ale mamy ten koper. No ja myślałam, zielony. Że do ogórków został. Ten zielony, właśnie, gdzie on jest? Przynieś go. Teraz? Tak. Jeszcze go najpierw damy. Damy go tu z boczku. Tak, to smak daje. Tam musi być. Bo tutaj chyba koper widać. Ja tak zawsze kiście kopru daję w spód i na... O, właśnie. No. Koper jest jeszcze taki maleńki, ale żeby dał nam smaczek, również włożę. Łyżką lepiej, co może? Tak. Żeby nie uszkodzić ogórka, nie? Tak. W ogóle to powinno być drewnianą łyżką robione.
I jeszcze włożymy. Nie, ładnie miejsca jest dosyć. Za chwilę dojdziemy do tego, że powinien być kufelek. Kamionka. Kamionka. Ja wczoraj właśnie szukałam do ogórków kamionki w piwnicy. O. Ja jeszcze raz gumkę wytrzę. Tak. Po ręce mokre. Proszę, jak pracują. Sprawdzam. Docieram. I teraz wycieram czubek. Żeby był suchy. No, no, to są takie może drobiazgi, ale ważne. Bardzo ważne. Bo to powoduje, że to się zaciągnie, tak? A Gabrysiu, jesteśmy w tak pięknym miejscu, jak jest tutaj przytarnia i ta wieża widokowa. Wiem, że to jest nowość w gminie tutaj Karsin. I w ten sposób na klamerkę zamykamy, lub jeśli mamy twister, to zamykamy bardzo mocno i odstawiamy na 2-3 dni w ciepłe miejsce. Te ogórki zostały zalane gorącą wodą i dlatego od wczoraj do dzisiaj, proszę, już w sumie można konsumować, ale do tego potrzebny nam jest mężczyzna i tutaj poprosimy pana Krzysia, który unika nas troszkę, ale panie Krzysiu, prosimy otworzyć ten słoik i również skonsumować, bo przecież trzeba ocenić, czy warto, czy nie. Nie wierzę, od wczoraj. Ej, tutaj mamy. Troszeczkę może zostawię, bo potem przychylimy. No, wygląda. Ale panie Krzysiu, bardzo proszę. Nie mam oceny. Gabrysiu, bardzo proszę. Tak. Ale chrupiący, chrupiący jest i jest bardzo smaczny. I to jest wczoraj zalane, ale gorącą wodą. Pyszne. Tak samo, szanowni państwo. Także zakończymy naszą piosenkę. I co, dobre? Ja lubię takie świeże dni. No, ale to są... Pyszne są. Pyszne są. Ja nie jestem amatorką małosolnych, tak? Tak to można nazwać? Czy nie? To są na tym etapie małosolne, tak? Małosolne. Ja nie jestem amatorką, ale te są naprawdę pyszne. Ale jeszcze jak jest koper, takie kiście. Jeżeli, bo tu nie ma jeżeli to będzie ten sam efekt, to znakomicie. Naprawdę. Dobra. Suszony ogórek, fajda chleba ze smalcem i... Niech sobie leży. I to wszystko. I wystarczy, nie? Cóż więcej nam potrzeba? Nic więcej. I słońce. Tak, i słońce, uśmiech. Może wieża nowo wybudowana. Wieża, która jest za nami. Od ubiegłego roku. Jest naprawdę czynna. Widok jest niesamowity, a... To już jest nadmiar szczęścia. Tylko dla mnie to jest wyczyn. Tak? Wejście na tą wieżę. Tak? Nie, ale ona ma bardzo wygodne schody. Pokonamy. Obiecujesz mi, że mnie zabierzesz na tą wieżę? Zabiorę, chętnie. Zabiorę, pokażę. Są dwa tarasy. O różnej porze dnia możemy tam wejść i roku.